umowa może określać, czy w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez drugą stronę, strona ta zobowiązana będzie do zapłaty określonego odszkodowania, tak zwanej kary umownej. Kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie za naruszenie zobowiązania niepieniężnego, np. obowiązku określonego działania, i nie może być zastrzeżona za opóźnienie w płatności. Kara umowna może podlegać zmniejszeniu, czyli tak zwanemu umiarkowaniu. Szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania określa interes wierzyciela chroniony poprzez zapłatę kary umownej. A miarkowanie tej kary umownej ma przeciwdziałać rażącym dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary umownej a faktycznie poniesioną szkodą. Kara umowna zastępuje odszkodowanie i można domagać się jej także wówczas, gdy nie ponieśliśmy żadnej szkody. Oznacza to lepszą sytuację procesową wierzyciela, bo osoba dochodząca kary umownej nie musi wykazywać wysokości poniesionej szkody, a właśnie wysokość szkody jest jedną z osi obrony dłużnika w procesie odszkodowawczym. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.